Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po kolejnym meczu GKS-u Dychy, kolejnym zwycięskim meczu. Z nami trenerzy, asystenci trenerów obu ekip i bardzo proszę o pomeczowy komentarz. Wraz z wyborem najlepszego zawodnika w swoim zespole, jeśli chodzi o zespół Sanoka, pan Tomasz Demkowicz. Słaby mecz w naszym wykonaniu. Pierwsze dwie bramki, błędy w ataku, strata krążka w tercji neutralnej i na linii niebieskiej przy tercji przeciwnika, szybkie kontry przeciwnika naszego wykorzystane. No później też można tak powiedzieć nie najlepsza gra bramkarzy. No co, nie możemy też faulować, straciliśmy w osłabieniu też bramki, a już później w trzeciej tercji gospodarze kontrolowali grę, no stać było tylko na jedną bramkę, zasłużone zwycięstwo przeciwnika. Zawodnik? Martin Richter. Richter? Tak. Dziękuję bardzo. Trener GKS-u Tychy, Krzysztof Majkowski. Zagraliśmy dzisiaj znowu dobre spotkanie. Przede wszystkim zagraliśmy prawie wzorowo taktycznie, szczególnie przez te dwie tercje. Dzięki temu odnieśliśmy to zwycięstwo, a dzięki skuteczności, której nie mieliśmy w meczu z Krakowią, dzisiaj strzeliliśmy znowu tak dużo bramek. Nieźle wyglądały dzisiaj nasze przewagi, z których wykorzystaliśmy kilka. I dzieki temu zwycięstwu umocniliśmy się na pozycji lidera i jest duża szansa, że dociągniemy tak do końca ligi. Najlepszy zawodnik Michał Podloszy. Dziękujemy trenerze. Michał Podlosz mówił, że nigdy nie był napastnikiem. No, strzelił tego gola jak taki paryżek za młody lat. Żartowaliśmy, że na tym może teraz następca jest. Przeszło na niego. Ale gracie na jakimś takim właśnie wielkim, gdzie napastnicy są obrońcami na odwrót? Nie, ale mamy taką, można powiedzieć, zasadę, żeby ci obrońcy podłączali się w fazie ataku do akcji ofensywnej. Tak, że wjechał na wiatek, ale no, to był to jak typowy napastnik. Nie był taki strzał, że wjechał na klepę, tylko... Nie, przymierzy ładnie i śmiałem się. To był dobry zawodnik. Śmiałem się właśnie, bo z Michałem ostatnio dyskutowaliśmy, czy nie ma za długi kiju i chyba je skrócił troszeczkę, bo to by weszło. Ale tylko, a tak nieobecni to kiedy wrócą? Brozdecki, Marko, wiemy. Wiem, że nie można usprawiedliwiać takiej przegranej brakiem trzech zawodników, ale mimo wszystko no, ci zawodnicy, szczególnie Małgłot z Brozdeckim, stanowią dużą siłę w naszym zespole. No, rozbite są, zostały wszystkie ataki. I też nie ma Rafała Ćwikły. No, troszkę gorzej się nam grało, no, ale nie jest to usprawiedliwienie. A kiedy wrócą, no, mam nadzieję, że już we wtorek rozegrają mecz w Bytomiu. Co zrobił Guzik, że poszedł na opiekę? Podobno przyklepał kijem sędziemu. Ale zakupa decyzję sędziego. No właśnie on to zaaprobował. Pogratulował decyzji. No nie, bo to trochę... No przyklepał decyzję. No przyklepał. Przyklepał i dostał dychę. Skąd te karty i trzeciej tercji? No strasznie dużo ich. No właśnie to był taki nasz problem. Wychodziliśmy z założenia, że na spokojnie dogramy ten mecz, będziemy faulować, a tutaj kara za karą i niepotrzebnie znowu traciliśmy siły w tych osłabieniach. No to taki właściwie jedyny minus całego tego meczu. Dziękuję. Mam jakieś pytania jeszcze? Rozumiem, że... Nie. Ja z panem Krzysztofem na osobności. Ale oficjalnie jeszcze nie. Znalazłem teorię, dlaczego wygrywacie. A to zostawmy może oczywiście poza konferencją. Nie na forum. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.